Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Rafał Baran z Życia na Filipinach. Słuchajcie, mam dla Was bardzo fajny nowy odcinek. Dzisiaj będzie o próbie naciągnięcia białego na dodatkowe koszty. Zdarzyła się taka pewna sytuacja, o której zaraz Wam opowiem, o której no muszę Wam wspomnieć, bo to jest naprawdę bardzo interesujące, co się dzieje, jeżeli obcokrajowiec nie wie, jakie są ceny na Filipinach. Zaczynajmy odcinek. Miałem, słuchajcie, jechać skuterem do miasta, bo muszę coś tam załatwić, ale się okazało, że wszystkie skutery dalej są wynajęte. Znaczy, no, znowu są wynajęte, więc trzeba na nogach dreptać, ale to jest przynajmniej dobra okazja, żeby Wam coś opowiedzieć, co się dzisiaj przydarzyło, bo jest ogólnie fajna akcja, o której musicie wiedzieć. A więc słuchajcie, o co mniej więcej chodzi. Jak pewnie wiecie, mamy działkę w Walencji, no jedną z kilku tam działek w Walencji. Ta działka obecnie jest wyrównywana, czyli zamówiliśmy ziemię. Wspominałem Wam o tym w poprzednich filmikach, zresztą tutaj macie link do tego filmiku, możecie sobie zobaczyć, jak ta działka obecnie wygląda. No i działka już jest prawie równa. No tam zostało jeszcze, podejrzewam, w ciągu 2 tygodni wszystko będzie już tam załatwione i będzie można robić ogrodzenie. A jeżeli trzeba będzie robić ogrodzenie, no to muszę zatrudnić ekipę. Bo jak też pewnie pamiętacie z moich wcześniejszych filmików, powiedziałem już sobie, że już nie ma czegoś takiego, że będę zatrudniał pracowników i ktoś ich będzie teoretycznie doglądał i sprawdzał, czy oni pracują, bo to po prostu jest całkowicie nieopłacalne. No więc słuchajcie, tak jak pomyślałem, co mogę najlepiej zrobić? Ano mogę, słuchajcie, zrobić coś takiego, że napiszę ogłoszenie. Napiszę ogłoszenie na naszej grupie takiej filipińskiej dla obcokrajowców, którzy po prostu, no tam jest ponad 8000 osób w tym momencie. A, poczekajcie, niech oni przestaną gadać. W sumie nawet nie wiem, o czym oni gadają. Pewnie jakieś wybory się znowu zbliżają albo coś w tym rodzaju. No dobra, że napiszę na grupie, że po prostu szukam firmy, która wykona ogrodzenie. Bardzo podstawowe ogrodzenie, czyli na zasadzie słupki betonowe, żalbetowe, po czym rozciągnie siatkę, no i to zabezpieczy po prostu tak, żeby było naciągnięte, żeby było gotowe. Zwykła, prosta robota. To naprawdę, słuchajcie, nie jest jakaś, nie wiadomo, skomplikowana operacja. Napisałem tak samo, gdzie się działka znajduje i też napisałem, co jest najważniejsze, ile działka ma metrów kwadratowych. No bo myślałem, że to są wszystkie takie wymagane informacje, żeby po prostu nakreślić. I napisałem, żeby jak firma jest jakaś, to niech się po prostu ze mną skontaktują, niech napiszą mi no jakieś takie przykładowe, powiedzmy, koszty. Może nawet jakieś zdjęcia dodadzą, jak wygląda takie ogrodzenie. Znaczy, ja wiedziałem oczywiście, jak wygląda takie ogrodzenie, bo już takie ogrodzenie kiedyś robiliśmy i to naprawdę, słuchajcie, nie jest jakaś droga sprawa, to jest bardziej tania, normalna rzecz i da się to po prostu zrobić szybko i tanio. No już, słuchajcie, pewnie wiecie, w którym kierunku zmierzam, co się stało, jakie oferty dostałem, no ale dajcie mi czas wyjaśnić to, zanim zaczniecie komentować. Nie czekałem bardzo długo, bo dosłownie parę minut i już zaczęły przychodzić prywatne wiadomości od różnych osób. Co ciekawe, większość tych wiadomości przyszła od dziewczyn. I to nie, że jakieś tam oferty matrymonialne czy coś w tym rodzaju, tylko bardziej po prostu zapytania, że o tą konkretną ofertę. Tylko że pytania były na przykład w stylu: a jaki jest twój budżet? Dobra, pomijam już to, że jaki jest mój budżet. Ja odpisywałem zawsze grzecznie: słuchajcie, nie chodzi o budżet, tylko chodzi o to, w jakiej cenie takie ogrodzenie jesteście w stanie zrobić. A to ser, to muszę to wyjaśnić, muszę to się dowiedzieć i tak dalej, i tak dalej. Mówię, dobra, nie ma problemu. Inne jakie przychodziły to: a ile płacisz? Albo jaka jest dzienna stawka? Co? Dalej wklejałem ogłoszenie i wyjaśniałem, że szukam firmy, która zaproponuje mi jakieś rozwiązanie. Gotowa firma budowlana, która po prostu zaproponuje rozwiązanie. Ja nie szukam pracowników, nie szukam nikogo, chcę po prostu wiedzieć z materiałem, ile będzie kosztowała taka robocizna. Ciężko było się dowiedzieć. Ale słuchajcie, mistrzostwem świata było to... Znaczy, okej, ja czytałem, słuchajcie, różne artykuły, nie wiem, czy to jest prawda, czy nie, ale podobno w Polsce chyba 40% Polaków w ogóle nie rozumie tego typu rzeczy. Trochę to jest przerażające. No ale mniej więcej chodziło o to, że większość z tych osób, która do mnie napisała, nawet nie była w stanie stwierdzić, ile, no jeżeli jest działka ma 400 metrów kwadratowych, to ile tak naprawdę ogrodzenia będzie potrzebne. To już naprawdę, słuchajcie, no... No mnie to trochę przeraziło. Ale okej, ja rozumiem, to pisały jakieś tam dziewczyny, osoby, które się nie muszą znać, ale pisali do mnie też właściciele jakichś firm budowlanych, którzy twierdzili, że... No i teraz zaczniemy, słuchajcie, od kosztów, bo to jest naprawdę też ciekawa sprawa. No i słuchajcie, zaczęły przychodzić oferty z kosztami, takimi naprawdę kosztami, takimi normalnymi. Tylko że zaczęły przychodzić bardzo, bardzo wysokie. W granicach nawet 300-400 tysięcy peso. No widzicie, ile to jest. Więc napisałem jeszcze raz do tej osoby i mówię, że poczekaj, ale to nie jest 400 metrów ogrodzenia, tylko to jest 400 metrów kwadratowych działki. Więc pewnie tutaj jest jakiś problem w tym. Wyjaśniłem, że to teoretycznie powinno być 80 metrów kwadratowych, 80 metrów bieżących ogrodzenia. No bo tak by to wychodziło, tak? Tak w skrócie. To dostawałem odpowiedź, a okej. No to już nie będzie 300 tysięcy, tylko będzie 280 tysięcy. Jaka jest logika w tym, że za teoretycznie jak ta osoba myślała, że to jest 400 metrów ogrodzenia, to jest 300 tysięcy, a jak jest 200, a jak jest 80 metrów, to jest 280 tysięcy. No dobra, nieźle. Miscalculation, tak? Błąd w obliczeniach. Może coś takiego miało miejsce. No dobra, słuchajcie. Kolejne ogłoszenie, kolejna oferta, jaka przyszła, to była już bardziej taka sensowna, bo napisała dziewczyna, powiedziała, że to w sumie jest, jak już wyjaśniłem, że to będzie 80 metrów bieżących, że to będzie podstawowe ogrodzenie, tylko tak na no, zwykłe słupki żelbetowe, a dodatkowo jeszcze po prostu rozciągnięta siatka. No to tak wyliczyła, po czym powiedziała, że 120 tysięcy peso. 120 tysięcy peso to, słuchajcie, nie są małe pieniądze, jeżeli chodzi o Filipiny. I tak sobie pomyślałem, dobra, to ja sobie tak z ciekawości, ja wiedziałem, ile mniej więcej to kosztuje, ale tak sprawdzę i wyliczę sobie, ile to wyjdzie. Ale w międzyczasie napisałem jej, że mówię, że nie, że to jest zbyt wysoka cena. A ona mówi, dobra, to dla ciebie specjalnie ze 120 tysięcy zrobimy promocję i będzie to 100 tysięcy kosztowało. No już nie odpisywałem, tylko sobie wszedłem po prostu nawet na Facebook Market, bo takie słupki żelbetowe to każdy koleś robi praktycznie co wioskę. I to jest bardzo popularne ogrodzenie, to jest takie najprostsze, można powiedzieć prawie tymczasowe ogrodzenie, tak by to można było nazwać, do odgradzania. I używa się tego samego typu słupków, one są tam różnych wymiarów. Ale przypuśćmy, że takie słupki można zamówić już za 250 peso za sztukę. Więc napisałem jej grzecznie, że nawet jeżeli byśmy potrzebowali 40 tych słupków, tak mówiąc, że okej, to będzie co 2 metry słupek, to by wyszło, że same słupki będą kosztować 10 tysięcy peso. Jeżeli nawet siatka, która nie będzie tyle kosztowała, by kosztowała 30 tysięcy peso, to już mamy 40 tysięcy peso. I nawet jeżeli byście chcieli robociznę 10 tysięcy peso dla 2 osób czy 3 osób, które są w stanie, jakby się uparły, moim zdaniem, zrobić to w ciągu 1 dnia, maksymalnie 2, to wyjdzie 50 tysięcy peso. To gdzie jest te drugie 50 tysięcy peso? No i ta osoba tak w sumie pomyślała i mówi, wie pan co, to dam panu ostatnią promocyjną cenę, 70 tysięcy peso. No i powiem wam, że odpisałem grzecznie, że niestety nie, muszę zrezygnować, bo 70 tysięcy peso to dalej jest zbyt wysokie. Ale tak naprawdę pomyślałem sobie, i to zresztą tak podchodzę zawsze do takiego tematu, że jeżeli ma to być osoba, która zaczyna swoją negocjację cenową od 120, później schodzi na 100, a na koniec mówi, że 70 tysięcy, to naprawdę nie mam ochoty już z taką osobą współpracować. Bo ja jestem konkretną osobą i podejrzewam, że wszyscy też tak konkretnej osoby szukają. Gdyby ta osoba zaczęła rozmowę od, 60 tysięcy, to bym pewnie powiedział, dobra, idziemy dalej z tym tematem, przyjedźcie na działkę, zobaczymy co i jak można zrobić. Ale tutaj zaczynała od 120 tysięcy i tak po prostu sobie schodziła w dół. I teraz słuchajcie, najważniejsze, dlaczego tak się dzieje? No powiem wam, o co chodzi. No niestety jesteśmy obcokrajowcami na Filipinach i zawsze nimi będziemy. Kolor skóry, pochodzenie tutaj robi ogromną różnicę. Nigdy nie będziemy lokalsami. Dla Filipińczyków, co jest przykre niestety, każdy, kto jest biały, to znaczy, że jest bogaty, że ma pieniądze. Więc po prostu będą chcieli to wykorzystać, jak tylko i wyłącznie mogą. Dlatego przez właśnie takie negocjacje i też przez to, że na przykład my jako obcokrajowcy nie znamy dokładnych cen, nie wiemy, ile co kosztuje, nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić, więc tutaj właśnie wychodzi taka ta niewiedza. Dlatego warto, zawsze mówię, że warto się rozglądać i zapytać w kilku różnych miejscach, bo się okaże, że na przykład różnica cenowa to będzie 50 albo nawet i więcej czasami procent, bo po prostu za tyle się zgodziłeś, więc za tyle robisz, kupujesz jakąś usługę. Pamiętajcie, Filipiny to nie jest drogi kraj, znaczy nie jest drogi kraj dla tych, którzy wiedzą, jakie są ceny, ale to chyba każdy taki kraj jest, nie tylko Filipiny. Ale czy w Polsce takie przekręty też istnieją? Dajcie mi znać w komentarzach, bo ja ciekawy jestem właśnie, czy na przykład w Polsce takie sytuacje się zdarzają. Wydaje mi się, że w Polsce rynek, jeżeli nawet chodzi o firmy budowlane, już zostańmy przy tym, jest tak nasycony różnego rodzaju firmami. Oczywiście już pomijam te firmy budowlańców, którzy robią od 2 sezonów i twierdzą, że są specjalistami albo robią na odwal się, ale nikt chyba raczej takich wartości, tak zawyżonych cen chyba raczej nie podaje. Nie wiem, może ja jestem w błędzie, może coś się zmieniło przez ostatnie 9 lat, ale na pewno dawniej czegoś takiego nie było. A na sam koniec tego pięknego dnia odezwała się do mnie osoba, która prowadzi firmę budowlaną, Filipińczyk, rodowy z Dumaguete, którego nie znałem, ale jak szedłem na jego profil, okazało się, że mamy 9 wspólnych znajomych, z czego w większości obcokrajowcy, czyli z nimi pewnie współpracował. I on zaproponował mi, na samym wstępie wyliczył to, pokazał, jak będzie wyglądało ogrodzenie, czyli takie, jak po prostu chciałem, takie podstawowe, tymczasowe, i to będzie 45 tysięcy peso za całość, bez gadania z materiałami, ze wszystkim. I osobiście, słuchajcie, zawsze wolę tego typu firmy, takie konkretne firmy, które od razu podają normalną cenę, a nie jakąś zawyżoną nie wiadomo z czego. I oczywiście wiem, że teraz powiecie, że przecież to jest zawsze popularne to, żeby na przykład moja żona poszła, albo moja żona napisała tego typu ogłoszenie, ale ja chciałem specjalnie to zrobić, żeby właśnie sprawdzić. Ja wiedziałem mniej więcej, ile jaki jest kosztorys czegoś takiego, ile kosztuje robocizna, tylko po prostu chciałem znaleźć konkretną firmę. No i okazał się to ciekawy przypadek. Zawyżanie ceny, strasznie zawyżanie, o kurde, no wartość naprawdę kilkukrotną. Więc gdybym się zgodził na coś takiego, a podejrzewam, że bardzo dużo ludzi, obcokrajowców, się zgadza na coś takiego, bo po prostu myślą, że dalej to jest tanio. W porównaniu na przykład do Stanów Zjednoczonych czy do Australii, gdzie robocizna jest bardzo droga, gdzie się płaci grube pieniądze na przykład za godzinę pracy kogoś, w porównaniu tutaj no jest to przeciwieństwo tego. Więc ludzie lokalni na to po prostu liczą. I słuchajcie, nie mówcie mi, że to chodzi o to, żeby dać komuś zarobić, bo to nie o to chodzi. Ja rozumiem, ja chętnie dam nawet jakiś napiwek, zostawię jakieś ekstra pieniądze chłopakom, jeżeli będą robić, przywiozę nawet jedzenie specjalnie, bo lubię, jeżeli ktoś pracuje i ktoś się stara, żeby to zrobić, a nie, że ktoś sztucznie tak zawyża cenę, bo taki kosmos. I to prawda, gdyby moja żona to napisała, to podejrzewam, że nie dostałaby takiej oferty, chociaż z kobietami to też jest różnie, bardzo możliwe, że może by się to akurat zmieniło i też by miała taką zawyżoną ofertę, ale może nie aż tyle. I jeszcze raz wracając do tej osoby, która dała mi najlepszą ofertę, słuchajcie, na przyszłość powiem wam tak, ta osoba, na pewno się z nią spotkam, jak tylko będę pewien, kiedy możemy zacząć ogrodzenie, czy nawet przed, pojedziemy specjalnie na działkę, tam się spotkamy, wyjaśnię wszystko, jakbym to chciał, żeby było zrobione. Ona zrobi jeszcze raz dokładnie pewnie wyliczenia, bo to będzie normalne, że trzeba tam jeszcze coś posprawdzać, inne pierdoły, ale też pamiętacie, że mamy tam do skończenia tą ostatnią ścianę, tutaj mamy z tyłu ten taki murek oporowy, więc najprawdopodobniej na 99% ta sama osoba będzie to robiła, po prostu już dodatkowo. Dlaczego? Bo jeżeli wyszła już z takiej ceny na samym początku, to podejrzewam, że jest to osoba, która jest bardziej szczera, a nie chce na siłę wyżyłować jakichś, słuchajcie, kosztów kosmicznych, więc będę miał większe zaufanie do takiej osoby i pewnie ją zatrudnię. I teraz słuchajcie, co jest też najlepsze i bardzo dużo obcokrajowców mieszkających na Filipinach to powtarza, że jeżeli się już znajdzie jakąś taką jedną osobę zaufaną, która od początku jest polecana, znaczy polecana albo przez siebie sprawdzona, to się już trzyma takiej osoby, obojętnie co. Nawet jakby ta osoba później powiedziała jakieś tam większe pieniądze, to i tak warto wziąć tą osobę, tą samą, bo się może okazać, że inna osoba będzie chciała oczywiście dużo więcej albo będzie chciała cię oszukać, więc słuchajcie, szczerość jak zawsze i to nie tylko w Polsce, dobrzy fachowcy i sprawdzeni, tylko tak samo na Filipinach, jak i zresztą w innych krajach. Ja już załatwiłem na mieście to, co miałem załatwić. Nie udało się wszystkiego załatwić tak, jak chciałem, szkoda, ale muszę wracać do domu, bo moje gwiazdy, a w zasadzie moja mniejsza gwiazda poszła spać, a Krystyn musi iść na zakupy, jakieś tam rzeczy swoje pozałatwiać, także zmiana wart, ja idę się nią zaopiekować, a z wami się już będę żegnał. Czekam na wasze komentarze, dajcie mi znać, jak to w Polsce wygląda, jak się teraz robi takich specjalistów po prostu, jak się ich szuka w ogóle i czy rzeczywiście też są takie przekręty, że na przykład ktoś oferuje 3 razy więcej za zrobienie jakiejś roboty, to tak po prostu oficjalnie. Mi się wydawało, że tak nigdy nie było. Dobra, nie przedłużam. Dziękuję za oglądanie, dziękuję, że byliście ze mną. Widzimy się za kilka dni w kolejnym odcinku. Pozdrawiam was serdecznie. I nie zapomnijcie subskrybować kanału, bo nam to bardzo pomaga. A was to nic nie kosztuje. Także czekamy na wasze subskrypcje. Dziękuję, pa!